Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj spotykamy się na recenzji You Are The Placebo, Joe Dispenza. Zapraszam. Tytuł przetłumaczę ja nieoficjalnie. Ty jesteś placebo, albo w tobie jest placebo. To lepsze tłumaczenie, które oddaje sens tego tytułu. Ponieważ książka opisuje pracę doktora Joe'a Dispenzy na temat właśnie efektu placebo i na temat wpływu myśli i po prostu stanu umysłu na fizyczny stan człowieka. Książka jest o tyle dobra, że tutaj nie posługujemy się tylko jakimiś tam opowieściami, tylko mamy dużo badań. Mamy też dużo historii ciekawych, różnych, nawet pojawia się w tej książce historia Jima Carrey'ego, która nie jest w ogóle związana z placebo jako czymś medycznym, ale też się pojawia jako coś, co jest to jakby historią, która potwierdza fakt, że jesteśmy na jakimś tam kwantowym poziomie, czy na poziomie jakaś energia myśli potrafi wpłynąć na świat zewnętrzny, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego placebo, efektu placebo. Dlaczego w ogóle Joe napisał taką książkę? Dlaczego się w ogóle ten zainteresował efektem placebo? Przecież to każdy wie, że coś takiego jest, każdy wie, że to działa. To po co o tym pisać książkę? No właśnie, Joe sam miał taką przygodę, przez którą się tym wszystkim zainteresował. Mianowicie jechał sobie na rowerze w triatlonie. No i tak się niefortunnie zdarzyło, że ktoś go, gdy jechał na tym rowerze, przejechał. Przejechał go samochodem, no i miał uraz kręgosłupa. Ten uraz kręgosłupa był na tyle poważny, że lekarze powiedzieli mu, że jeśli nie zgodzi się na operację, to fakt, no będzie żył do końca życia, będzie żył w bólu, będzie musiał chodzić na rehabilitację, będzie to bardzo niekomfortowe, ale najprawdopodobniej nie będzie mógł chodzić. A jeśli się nie zgodzi na tą operację, jeśli nie będzie chciał się jej poddać, to on najprawdopodobniej nie będzie w stanie się poruszać, bo ileś tam 99,9% ludzi, którzy się takiej operacji nie poddali, to nie chodzi, są kalekami do końca życia. I ten Joe, czemu taką decyzję podjął, jakoś nie dał za bardzo takiej historii, dlaczego akurat taką decyzję podjął, no ale on coś mówi, że coś mu się wydawało, że zasięgnął opinii dwóch czy trzech lekarzy, każdy mówił to samo, ale coś mu się wydawało, że on to może zrobić inaczej, że on jest inny niż ci wszyscy ludzie, albo nie tyle, że jest inny, tylko że on może to zrobić inaczej. I tym samym wrócił do domu, nie mógł się za bardzo ruszać i rozpoczął swoją tak jakby praktykę, która doprowadziła ostatecznie do jego wyleczenia. Mianowicie zaczął pracować ze swoim umysłem, zaczął 2 godziny dziennie wizualizować stan pełnego uzdrowienia, zaczął wizualizować, jak to wszystko tam ma być dobrze złączone. On był już też chiropraktykiem, dlatego no, znał się po prostu fizjologię człowieka i wiedział, jak to by się wszystko musiało tam wzrosnąć, czy odnowić i w ogóle, żeby on mógł znowu funkcjonować. I tak właśnie robił 2 godziny dziennie, myśląc, nie pozwalając żadnej negatywnej myśli wpływać na jego stan. Wiadomo, negatywne myśli się pojawiają. Często mówił, że słyszał to echo w głowie o tym, jak doktor mówi: nie, ty, jeśli się nie poddasz tej operacji, to nie będziesz chodził. I musiał się nauczyć te myśli, wiesz, ignorować. Bo myśli, jak słyszysz, to słyszysz. Tam myśli się pojawia, ale nie przywiązujesz do niej wagi. Masz silniejsze przesłanie o tym, że będziesz zdrowy, jesteś już zdrowy, afirmujesz sobie, jesteś już zdrowy, tam to jest złączone, wyobrażał sobie, jak biegnie, jak chodzi po plaży, jak pływa. I dało mu to doświadczenie wiele do myślenia, gdy ostatecznie udało mu się wyzdrowieć po 9 tygodniach, już chodził, po 12 tygodniach myślę, że już mógł biegać. Czyli to są 3 miesiące, to jest bardzo krótki okres, ale przez ten czas mówi, że przeszedł taki jakby trening mentalny, dzięki czemu był w stanie przez to codzienną pracę nad wizualizacją i nad emocjami i nad myślami, był w stanie, mimo tego, że fizycznie leżał w tym łóżku, to był w stanie prowadzić swój umysł do takiego momentu, kiedy
Wszystko odczuwał tak, jakby już chodził. Wszystko odczuwał tak, jakby już biegał. Wszystko odczuwał tak, jakby był zdrowy. I to, o dziwo, sprawiło, że faktycznie stał się zdrowy. I wtedy zaczął eksplorować te tematy placebo, ponieważ to jest znane od dawna. Powiesz gościowi, że ta tabletka działa na depresję, mimo że to jest tabletka cukrowa, w dużej części to mu pomoże na tą depresję. I jest wiele innych takich przypadków. W tej książce są też poruszane rzeczy, na przykład takie jak cudowne uzdrowienia. Joe wkłada je do tego samego worka, co placebo, co takie uzdrowienie przez pojawienie się w jakimś miejscu, jakieś uzdrowienie przez, nie wiem, energię czy moc. Nie wiadomo do końca, czy wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale Joe tak jakby to wszystko wkłada do tego worka, dlatego że no, ma to dużo wspólnego. Omawia też drugą stronę, czyli afirmacje, nie afirmacje, tylko taki efekt placebo, tylko że z drugiej strony, na przykład w krajach, gdzie wierzy się w wudu, gdy wudu ci da, jak gdy ktoś ci zrobi wudu i ty o tym się dowiesz, to być może twój organizm sam doprowadzi do tego momentu twoje ciało, że będziesz odczuwał to, co ten wudu chciał. To jest taka samospełniająca się przepowiednia. Joe trochę mówi, że lekarze są w dzisiejszych czasach jak ci właśnie szamani, jak ci szamani wudu, ponieważ gdy lekarz da ci diagnozę, ty nagle w nią wierzysz i zupełnie się stajesz tym, co ten lekarz tak by ci powiedział. Mimo że nie zawsze to jest prawda. Był nawet... Są w tej książce liczne przykłady gości, którzy byli źle zdiagnozowani i mimo przez tą złą diagnozę, samymi myślami, samą pewnością, że mają jakąś chorobę, potrafi tą chorobę tak wywołać i jeszcze nawet się zabić. Nawet potrafi doprowadzić do takiego stanu, że umierali. Samymi myślami, samym tym przeświadczeniem, że są chorzy. Więcej o tym jest w tej książce, to sobie z pewnością przeczytaj. Wracając też do historii Jima Carrey'ego. Może ją słyszałeś, to jest taka znana historia, że Jim Carrey, jak zanim jeszcze był wielkim aktorem, dopiero się starał nim zostać, wypisał sobie taki czek. Czek na 10 milionów dolarów, że go dostanie w jakimś tam roku w Thanksgiving w Stanach. Nie pamiętam, co to za dzień. W każdym razie, co ciekawe, i trzymał ten czek tak, aby w portfelu, który sam sobie wypisał. I afirmował wtedy coś takiego, że jestem pewny, że dostanę takie role, które sprawią, że będę coś mógł dać dobrego ludziom, żebym mógł się sprawdzić, żebym mógł się rozwinąć jako aktor i będę mógł stworzyć bogactwo. Mimo ostatnich wybryków Jima, to wcześniej udało mu się to zrobić, faktycznie. W ten dzień, co sobie wypisał, otrzymał ten czek na 10 milionów dolarów, tylko że prawdziwy, za role swoje w Głupim i Głupszym, czy w Ace Venturze, te jego pierwsze filmy, które sprawiły, że stał się bardzo znany. W tej książce Joe użył tą historię po to, żeby pokazać, że ta energia myśli, ta energia wizualizacji, afirmacji, że to mimo wszystko działa, chociaż ma trochę złą opinię taką na zewnątrz, ponieważ szarlatani, czy różne filmy takie, które mówią o, no tak, myślimy o pieniądzach i je dostaniemy, tylko wystarczy poczekać. To nie do końca tak działa. Ale afirmacja i wizualizacja i te rzeczy, zdaniem Joe'a, działają. Działają i on ma na to dowody, bo on prowadzi liczne też takie wykłady, kursy, gdzie robią na żywo te rzeczy związane z afirmacją, bo tam jest też mówi też o medytacji, mówi też o tym, jak można wpływać na swój umysł, na swój mózg właśnie w falach Theta. To są takie fale, na których twój umysł trochę inaczej działa i można sobie lepiej sugestie wtedy robić, takie pozytywne, które mogą ci pomóc. W tym na przykład takie, które mogą ci pomóc się uzdrowić. I Joe tego uczy i właśnie tam, na tych, jak gdy tego uczy, gdy używa tego w praktyce, to mieli nawet badania, faktycznie badania mózgu. I co ciekawe, podczas takiego kursu, nie są to może kursem, tylko jakiegoś takiego workshopu, że tam ci pracują, ci co tam przyszli też muszą coś zrobić, to
Słuchajcie, mają fizyczne dowody na to, że ten faktycznie coś się zmieniło w mózgu, czy nastąpiła plastyczność w mózgu, coś się fizycznie zmieniło. To nie jest tak, że tylko myśli się zmieniły, tylko fizyczna zmiana nastąpiła przez tą sugestię, zmianę myślenia i zmianę emocji też, bo emocje są bardzo ważne, jeśli chodzi o te afirmacje. To nie wystarczy pomyśleć sobie, tylko trzeba mieć odpowiednie emocje do tego przywiązane. Dlatego, gdy zaczynasz sobie, chcesz sobie coś zafirmować, to pomyśl sobie o jakimś swoim największym zwycięstwie w przeszłości, gdy, nie wiem, zmiażdżyłeś kogoś w ping-ponga, albo w szachy, albo po prostu świetny występ, jaki zrobiłeś w szkole, czy na studiach, czy na imprezie, gdziekolwiek. Chodzi o to, żeby odczuwać przez te emocje przez chwilę i później dopiero wejść z tą myślą, którą chcesz tak jakby zasiać w tym momencie, żeby stała się rzeczywistością w przyszłości. Więcej o afirmacjach kiedyś powiem na pewno w jakimś innym wideo, ale tutaj warto dodać, że nie będziesz się nudził, gdy tą książkę będziesz czytał. Dlatego, że ona jest zrobiona tak, jak lubię. Czyli tak jak już kiedyś mówiłem, historie, badania, nie ma takich suchych danych. Jest to książka, w której autor tak jakby trochę próbuje połączyć duchowość z nauką. On też występował w filmie, ten gość, Joe Dispenza, w filmie What the Bleep Do We Know, który być może oglądałeś, taki znany film swego czasu o fizyce kwantowej, albo może nie o fizyce kwantowej, ale o tym, czego jeszcze nie wiemy, albo o czym się nie mówi, jeśli chodzi o to, jak działa rzeczywistość. I ten film jest często klasyfikowany jako pseudonauka. Tylko że każda nauka była kiedyś pseudonauką. Pseudonauka to jest taki termin, w którym fajnie się dyskredytuje wszystko. A mimo że wcale nie ma żadnych powodów, żeby to zupełnie zdyskredytować. Jak już to nie ma, to wszystkich powodów, żeby może to potwierdzić, ale też nie ma powodów, żeby to całkiem zdyskredytować wiele z tych informacji. Dlatego mainstreamowi naukowcy, mainstreamowe media lubią sobie używać terminu pseudonauka na wiele rzeczy, które są jeszcze nie do końca potwierdzone, albo wyjaśnione, albo nie rozumiemy, jak działają, ale działają. To jest jeden z takich przykładów i w tej książce dużo jest rzeczy, które pomogą ci to, raz, że pomogą ci zmienić taki przełącznik w głowie, jeśli chodzi o myślenie, co jest możliwe, a co nie, a po drugie, pomoże ci ta książka w ułożeniu swojej wiedzy na poziomie tego, co jest możliwe. Pomoże ci eksperymentować, ponieważ dołączona jest tu płyta też z medytacjami, jeszcze jej nie używałem, podczas których można sobie to afirmować, bo będziesz wchodził na przykład w tę fazę Theta, gdzie jesteś łatwo, bardzo łatwo ci coś zasugerować. O sugestii też tu trochę jest w tej książce, co warto poczytać. Bardzo ciekawe badania, bardzo ciekawe przykłady i przykładów jest multum. Dlatego, jeśli cię to ciekawi bardziej, jeszcze niż ja tu opowiedziałem, nie wahaj się, tylko sięgnij po książkę doktora Joe'a Dispenzy. Moja ocena tej książki jest taka. 9/10. 9/10 i tam. Nie jest to jeszcze dziesiątka, ale jest to dziewiątka, ponieważ otwiera oczy. Otwiera oczy i o ile wcześniej byłem bardzo w tych tematach związanych właśnie z afirmacjami, z taką trochę duchowością, trochę taką kwantowymi możliwościami, tego typu rzeczami, to ostatnio bardziej byłem w literaturze i w filmach związanych z pracą, z wkładaniem godzin, z motywacją, z biznesem, z tego typu rzeczami. Dlatego ta książka to był dla mnie taki, jak można powiedzieć, duchowy prysznic, który przypomniał mi, że ta część też jest ważna. Dlatego zwrócę na nią większą uwagę i zobaczymy, co z tego będzie. A tymczasem polecam ci tą książkę jeszcze raz. Jeśli podobała ci się ta recenzja, jeśli dowiedziałeś się czegoś sensownego, łapa w górę, subskrypcja i w poniedziałek nowy vlog, w piątek nowa recenzja i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Wacław, cześć!